wygląda produkcja paneli fotowoltaicznych, skąd każdego dnia wychodzi nawet kilkaset sztuk gotowego produktu. To jedna z firm w Raciborzu, która nie otrzymała finansowego wsparcia z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, o czym w jej siedzibie mówił we wtorek Donald Tusk. To, co zobaczyłem tu w Wensalu, naprawdę zrobiło na mnie duże wrażenie. No bo to też jest miejsce, które pokazuje, że transformacja energetyczna to nie musi być tylko slogan, to nie muszą być te puste słowa, ale że to może być rzeczywiście raz, że jest to konieczność, a dwa, że może być to szansa przemysłowa dla, nie tylko dla Raciborza, ale dla całego regionu. No trochę mi się smutno zrobiło, kiedy powiedzieliście mi, że tutaj na jakieś łaskawe oko Narodowego Centrum Badania i Rozwoju nie mogliście liczyć. Podróż po województwie śląskim byłego premiera trwa od kilku dni, a przed politykiem jeszcze kolejne spotkania. Podczas wtorkowej wizyty w Raciborzu Donald Tusk spotkał się z przedstawicielem związków zawodowych Rafako. Było to kolejne spotkanie po kilku tygodniach od pierwszej wizyty. Pan nie jechał zbijać kapitału politycznego w Rafako, tylko przyjechał pan zwyczajnie pomóc ludziom, prawda? I dzięki panu, dzięki temu, że usłyszało o nas wtedy wielu ludzi, mam nadzieję, że też dotarło to do wszystkich tych, którzy decydowali o tym, stało się to, co tak naprawdę powinno się stać, czyli po prostu dogadanie, czyli mamy już tutaj założenia do ugody. Donald Tusk we wtorek pojechał także do Wodzisławia Śląskiego, gdzie przekonywał do decentralizacji władzy i daniu nowym zadań samorządom. Na terenie dawnej kopalni 1 maja spotkał się jednak z chłodnym przyjęciem. Wracaj do Brukseli! Oraz gromkimi brawami tych, którym poglądy byłego premiera są bliskie. Donald Tusk w tym miejscu mówił o niezagospodarowanych terenach pogórniczych, o losie których winny decydować władze lokalne, a nie Państwowa Spółka Restrukturyzacji Kopalń. Zadeklarował również, że po objęciu władzy przyjmie ustawę, która samorządom pomoże przejąć tereny po dawnych kopalniach. Miejmy świadomość oczywiście, że niektóre grunty będące w dyspozycji spółki, one wymagają bardzo dużego doinwestowania i pomocy też państwa. Nie chodzi tylko o przekazanie tych gruntów, ale też wsparcie samorządów. Często dużymi środkami, żeby te grunty zaczęły pracować pozytywnie dla Górnego Śląska. Ta rzecz wydaje się taka zupełnie oczywista. Poza deklaracjami były też uściski dłoni. Byli pracownicy wodzisławskiej kopalni przekonywali, że tylko w liderze Platformy Obywatelskiej pokładają ostatnią nadzieję na ocalenie od całkowitej degradacji pogórniczych obiektów. W 2001 roku tą kopalnię zlikwidowali, a w 60 roku ją otwierali. I dlatego to, co się w tej chwili dzieje, to złodziejstwo, draństwo, oszustwo musi być ukarane. Dlatego prosiłbym, ja też tu pracowałem. Dlatego proszę mi obiecać, że sprawiedliwości, jak pan dojdzie do władzy, stanie się zadość. I choć lider Platformy Obywatelskiej zapewniał, że obecna wizyta na Śląsku nie jest jeszcze elementem kampanii przedwyborczej, jasną deklarację jego zwolennicy usłyszeli. Ja zrobię naprawdę wszystko, żeby po rządach Prawa i Sprawiedliwości nastała i sprawiedliwość, i prawo, i dziękuję, i żeby bardzo odliczyć wszystkich, którzy skrzywdzili ludzi. W najbliższych dniach lider PO odwiedzi kolejne miasta w regionie. O tych w sieci Koalicja Obywatelska informuje na bieżąco. Co roku to pytanie zadaje sobie setki tysięcy uczniów, gdy egzaminy naturalnie przejdzie się z sukcesem. Którą uczelnię wybrać? Dlatego też trudno dziwić się, że spodek podczas targów edukacyjnych cieszy się taką popularnością. Czy dowiadujemy się tutaj o wszystkich tych wszystkich uczelniach, politechnikach? Jednak możemy się dowiedzieć czegoś więcej od osób, które się tutaj uczą również, od osób, które uczą. Więc jednak to na pewno więcej wiedzy niż na takim internecie można zdobyć tak dużo. Zdobywać wiedzę przychodzą osoby, które ciągle poszukują swojej drogi, ale również takie, które wiedzą, z czym będą wiązać swoją przyszłość. Jestem teraz na fryzjerstwie i kosmetologia byłoby dobrym dopełnieniem ogólnie mojego zawodu. Bez względu na to, czy precyzyjnie ma się zaplanowaną swoją przyszłość i szuka się jedynie dopełnienia, czy wręcz przeciwnie, koncepcje co do przyszłości ciągle ulegają zmianom. Jedno pozostaje niezmienne. Profesjonalne podejście podczas targów do potrzeb przyszłych studentów. Potwierdzają to pracownicy Akademii Śląskiej, jedynej niepublicznej szkoły wyższej z kierunkiem medycznym w Katowicach, zaznaczając, że przy wyborze w grę wchodzi nie tylko atrakcyjność danego kierunku. Przede wszystkim tutaj właśnie dla osób, które są zainteresowane studiami, przedstawimy całą ofertę
oraz zakres studiów, jakie mamy kierunki, co mogą u nas studiować na uczelni, jakie są też inne aktywności na uczelni, typu na przykład wyjazdy. Targi to nie tylko rozmowa, ale również szansa na przyciągnięcie uwagi. Tak zwana bieżnia VR. Można po prostu doświadczyć, że tak powiem, nowej rzeczywistości nie tylko za pomocą Google, ale też za pomocą tej platformy do poruszania się. Czyli jeżeli postać w grze się porusza, tutaj trzeba ten ruch, że tak powiem, nogami też wykonać. To już 25. edycja targów edukacyjnych i do środy Spodek na pewno odwiedzi nawet kilka tysięcy osób. To nowoczesna, zielona pracownia, a w zasadzie laboratorium, z którego od kilku miesięcy mogą korzystać uczniowie zespołu szkół ogólnokształcących numer 14 w Gliwicach. Jest lepszy klimat, jest bardziej kolorowo, mamy fototapetę ze zwierzętami oraz głównie ta tablica multimedialna, na której możemy oglądać zwierzęta, jak działa fotosyntesa roślin oraz różne katastrofy, na przykład klimatyczne. Teraz katastrofy nie ma, a jest przyszłość. Szkoła z Gliwic jest jedną z tych, które wygrały w ubiegłorocznej edycji konkursu Zielone Laboratoria, organizowanego przez Tauron. Placówka otrzymała 100 tysięcy złotych na remont i wyposażenie pracowni. Przede wszystkim znalazło się bardzo dużo nowoczesnego sprzętu do nauczania przedmiotów ścisłych. Właściwie ten nowoczesny sprzęt jest tak ze sobą skonfigurowany, że może być zarówno używany do biologii, do nauczania biologii, fizyki, chemii czy matematyki. Na pewno dla uczniów jest to takie nowoczesne przyswajanie wiedzy. Ale to korzyść nie tylko dla uczniów, którzy do nauki nie używają tylko i wyłącznie książek. Przede wszystkim ułatwienie. Dużo narzędzi dydaktycznych, które możemy wykorzystać do tego, żeby dzieci po prostu były zainteresowane, bo to skupia bardzo ich uwagę. Chętnie przychodzą na lekcje, chętnie się uczą, chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych. To jest frajda po prostu, tak? One się świetnie bawią i to przekłada się na to, że my też się świetnie bawimy z nimi, ucząc naszych przedmiotów. Wkrótce w kraju, także w województwie śląskim, powstaną kolejne takie pracownie. Ruszyła nowa edycja konkursu Zielone Laboratoria Taurona. Zgłaszać mogą się szkoły z województw opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Zwycięzcy dostaną po 100 tysięcy złotych. Warto przeczytać regulamin, trzeba przygotować prezentację, bądź nagrać filmik. Liczy się kreatywność, liczy się pomysłowość. Chcemy zostać zaskoczeni, chcemy obejrzeć, że u tych młodych ludzi jest potrzeba posiadania takiej nowoczesnej klasopracowni. Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie laboratoria.tauron.pl. W Rybniku odbędzie się Marsz ku pamięci świętego Jana Pawła II. Inicjatorem wydarzenia jest radny Karol Szymura i mężczyźni świętego Józefa z tego miasta. Jednym z powodów organizacji marszu jest reakcja na medialne doniesienia na temat możliwego tuszowania przypadków pedofilii przez kardynała Karola Wojtyłę. Zwyczajnie myślę, że jest to potrzebne, ponieważ papież łączył Polaków, był to papież wspólnoty. No i w tej wspólnocie chcemy działać do dzisiaj. Chcemy, żeby Rybniczanie, ale nie tylko, bo myślę, że osoby spoza Rybnika również do tego marszu dołączą, mogły po prostu w wspólnocie przemaszerować z rybnickiego rynku pod Bazylikę, tam się chwilę pomodlić i odśpiewać apel jasnogórski w godzinie śmierci Jana Pawła II. Marsz ku pamięci świętego Jana Pawła II odbędzie się w kolejną rocznicę śmierci papieża, czyli 2 kwietnia o godzinie 21. Co, gdzie, kiedy? Na to pytanie w Gliwicach jest od teraz jedna odpowiedź. GAMMA, czyli gliwicka aplikacja miejskich aktywności. Koncerty, spektakle, warsztaty, seanse filmowe na wyciągnięcie kciuka. Nie tylko chodzi o te wydarzenia, które my jako Centrum Kultury Wiktoria organizujemy, ale ta aplikacja jest uzupełniana także przez miejskie instytucje jak Miejska Biblioteka, Teatr, Muzeum i Kino Amok. A oprócz tego oddajemy także formularz Zgłoś wydarzenie wszystkim organizatorom imprez. Cała gama możliwości to hasło, które promuje aplikację. Taka ma być jej rola. Zachęcenie do aktywnego uczestniczenia w życiu miasta. Na pewno będzie przydatna, bo ponieważ jest wszystko w jednym miejscu będzie zainstalowane, bo tak normalnie to po wszystkich stronach, nawet starsi ludzie jak będą musieli szukać, no to dla nich to jest utrudnienie, a tak jak wszystko jest w jednej aplikacji, no to jest przede wszystkim ułatwienie. Co istotne, aby aplikacja spełniała swoją rolę, musi być wypełniona treścią. Dlatego szczególną uwagę powinni na nią zwrócić organizatorzy imprez, którzy dzięki specjalnemu formularzowi online mogą je zgłaszać do wirtualnego kalendarza.
przyszłości dzięki aplikacji będzie można również lepiej poznać Gliwice. Aplikacja GAMA, czyli Gliwicka Aplikacja Miejskich Aktywności, to także miejsce, możliwość poznawania miejsc. W niedalekiej przyszłości także gotowe trasy turystyczne, czy takie spacerowe, które mogłyby no, po prostu zająć komuś czas i jednocześnie wzbogacić jego wiedzę o mieście. GAMA jest całkowicie darmowa i można ją zainstalować na telefonie. Jest również wersja internetowa pod adresem gama.gliwice.eu.